Wartość przyszłą w przypadku zadania z kapitalizacją składaną, inaczej mówiąc, odsetkami składanymi, można obliczyć na podstawie tego wzoru, który potrzebuje wartość bieżącą, stopę procentową obowiązującą w każdym podokresie lub okresie trwania, czy to lokaty, czy to kredytu bankowego, oraz czas trwania, tutaj oznakowany symbolem N. Jeśli chcemy, możemy korzystać bezpośrednio ze wzoru. Można również wyznaczyć tą wartość przyszłą na podstawie wartości obecnej, czyli czy to kwoty udzielonego kredytu, czy też lokaty bankowej, mnożąc ją razy pewien mnożnik. Mnożnikiem jest to całe wyrażenie tutaj w nawiasie podniesione do potęgi n-tej. Obliczenia można wykonać również z wykorzystaniem tablic finansowych. Wiedząc, jaki jest czas trwania czy to lokaty bankowej, czy to kredytu, i wiedząc, jaka stopa procentowa obowiązuje w każdym podokresie, czy to miesiącu, czy kwartale, zgodnie tutaj też oczywiście musi być czas wyrażony w tym samym okresie, czy to miesiącu, czy kredycie, na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny mamy wartość, którą wystarczy przemnożyć przez wartość obecną, która występuje tu i teraz, aby mieć bardzo szybko wyznaczoną wartość przyszłą, która będzie na końcu pewnego okresu czasu. Jeżeli wartość obecna, na przykład lokaty, wynosi 1000 zł, a mamy założenie o kapitalizacji tych odsetek, że one są kumulowane, wystarczy przemnożyć tą wartość bieżącą, na przykład 1000 zł, przez wartość na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny, aby mieć wartość przyszłą. Takie tablice finansowe można samodzielnie wykonać w Excelu z odpowiednim usztywnieniem wierszy i komórek, gdzie w tablicach jest zawarta wartość 1 plus r do potęgi n.